Nasz wiek XX. Postacie. Celui qui fit triompher la France républicaine à l'Allemagne de Guillaume II. Cienie. Uomini e donne d'Italia, dell'impero e del regno d'Italia. I demony. Jestem Polakiem. To słowo w głębszym rozumieniu wiele znaczy. To znaczy, że należę do narodu polskiego na całym jego obszarze i przez cały czas jego istnienia, zarówno dziś, jak w wiekach ubiegłych i w przyszłości. To znaczy, że czuję swą ścisłą łączność z całą Polską, z dzisiejszą, która bądź cierpi prześladowanie, bądź cieszy się strzępami swobód narodowych, bądź pracuje i walczy. Jestem Polakiem, więc całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami. Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie. W galerii postaci XX wieku Roman Dmowski, autor przypomnianych przed chwilą słów, publicysta, działacz, twórca narodowej demokracji. Jeden z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych polityków w naszej historii najnowszej. Ale gdy w czasie I wojny światowej ważyły się losy przyszłej niepodległej Polski, właśnie o nim chyba najczęściej pisała europejska prasa i to wtedy, gdy nie było nas jeszcze na żadnych mapach. sierpnia 2017 roku, Lozanna. Skupieni wokół pana Dmowskiego działacze powzięli decyzję o utworzeniu Komitetu Narodowego Polskiego. Pan Dmowski, który 2 lata temu opuścił Rosję, czyni wiele w europejskich stolicach państw centralnych, aby pozyskać się dla swoich koncepcji. Przypomina się, że 21 marca został przyjęty przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych Artura Balfoura i przedstawił memoriał w sprawie niepodległości Polski. Napisał też pracę Zagadnienie środkowo- i wschodnioeuropejskie, zaznaczając szczególne znaczenie Polski jako naturalnego bufora między Niemcami a Rosją, uniemożliwiającego niemiecką ekspansję ku Morzu Czarnemu. 2 czerwca 2018 roku. Wielki sukces Dmowskiego. Wersal. Obradująca tu konferencja międzysojusznicza Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch uchwaliła, że utworzenie Polski zjednoczonej i niepodległej z dostępem do morza stanowi jeden z warunków trwałego i sprawiedliwego pokoju oraz przywrócenia prawa w Europie. Jest to największe dotychczas osiągnięcie pana Dmowskiego, nader światłego i energicznego polityka. 29 stycznia 2019 roku. Paryż. Pan Dmowski, delegat na konferencję pokojową, wygłosił na posiedzeniu Alianckiej Rady Najwyższej exposé, bardzo dobrze przyjęte przez audytorium. Był z całą pewnością Europejczykiem. W okresie poprzedzającym I wojnę światową, w czasie jej trwania i tuż po wojnie, był bardziej znanym politykiem za granicą niż w Polsce. Jednak w Polsce był liderem znaczącego obozu politycznego, nazywanego obozem narodowym, obozem polityki polskiej, sam się ten obóz tak nakreślał, pierwszego obozu, który rozpoczął działalność polityczną we wszystkich 3 zaborach, stąd też nazywany był również obozem wszechpolskim. Redaktor Michał Tomasz Kamiński. Ale na pewno było tak, że w Polsce odgrywał trochę mniejszą rolę w tym okresie niż za granicą. Na pewno był postacią bardzo znaną, szczególnie dzięki książce Niemcy, Rosja i kwestia Polska. I profesor Tomasz Nawęcz. Która to praca lokowała sprawę polską w szerokim kontekście europejskim. Praca nieprzypadkowo tłumaczona na rosyjski, francuski, na fiński też. I dzięki tej pracy stał się człowiekiem obecnym w elicie europejskiej. I rzeczywiście funkcjonował jako postać w pewnym sensie reprezentatywna dla opinii polskiej. Tak, w wieku XX był już człowiekiem w pełni dojrzałym. Urodził się, przypomnę, w 1864 roku, a swoją działalność polityczną rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim, prawda? Będąc członkiem Związku Młodzieży Polskiej Z.
Tak, niektórzy się spierają nawet, iż w tym okresie czasami śpiewał rewolucyjne piosenki. Ja czytałem taki spór w prasie endeckiej na ten temat, kiedy jeden z jego ówczesnych kolegów przypominał, że Dmowski podobno w tym swoim okresie studenckim przeżywał jakąś krótką fascynację socjalizmem. On bardzo szybko z tą fascynacją skończył, ale podobno taki epizod w jego życiu też miał miejsce. Od 1890 roku był członkiem Ligi Polskiej, przekształconej z jego inicjatywy w Ligę Narodową. Rzeczywiście był osobą wielce znaczącą i wielce wpływową, jeśli chodzi o kształtowanie programu tego ruchu. W historiografii narodowej demokracji zakłamywano dosyć gruntownie tą przemianę Ligi Polskiej w Ligę Narodową. Ruch narodowy datuje swoje powstanie narodowego słynnego spotkania na zamku Hilfikon i założenia Ligi Polskiej, uważając Ligę Narodową za pewną kontynuację działań. Tymczasem elementów kontynuacji tam było bardzo niewiele. To był wewnętrzny przewrót, zanegowanie dotychczasowej linii, zerwanie z ideą powstańczą, postawienie na wewnętrzny rozwój wspólnoty narodowej i to było dziełem Dmowskiego. Niektórzy zresztą dopatrują się związku pomiędzy jego poglądami na funkcjonowanie społeczeństw, a jego wykształceniem. On był przecież biologiem, temu przeciwnicy do końca życia wypominali. Pracę o wymoczkach. Tak, pracę doktorską napisał o wymoczkach. Mówiono, o silny człowiek polskiej sceny politycznej, ale tak naprawdę to wymoczkami się pasjonuje. A co to wymoczki? Jakaś gałąź pierwotniaków, czyli najmniej skomplikowanych organizmów żyjących. Natomiast rzeczywiście w koncepcji ideowej Dmowskiego to, co nazywa się socjaldarwinizmem w myśli politycznej, jest dosyć obecne. To przecież było ujmowanie dziejów ludzkości jako rywalizacji poszczególnych narodów, gdzie liczą się tylko silniejsi, gdzie słabsi stają się strawą dla silniejszych. To było choć tylko w pewnym sensie przeniesienie teorii Darwina na grunt funkcjonowania społeczeństwa. Też trzeba pamiętać, że myśl Dmowskiego ewoluowała w ciągu jego życia. Ale jeszcze wracając do tego pierwszego okresu, to mówiąc o tym, że Dmowski jest w zasadzie założycielem polskiego ruchu narodowego, nie sposób pominąć dwóch jeszcze innych nazwisk, mianowicie Jana Ludwika Popławskiego i Zygmunta Balickiego. Są to osoby, do których Dmowski się odwoływał i w zasadzie można powiedzieć, że przejął pewne elementy tej myśli. On je oczywiście wprowadził na nowoczesną scenę polityczną. Zapoczątkował podział na nowoczesne nurty polityczne, które oczywiście się zmieniają w ciągu 100 lat, które upłynęło od tego okresu, ale jednak pewne konsekwencje tego myślenia i tego podziału, który wtedy Dmowski zarysował na ten nurt narodowy, na nurt rewolucyjny, odrzucił całą mitologię powstańczą, tak charakterystyczną dla Polski XIX wieku. Równo 100 lat temu rozpoczął redagowanie Przeglądu Wszechpolskiego. Cóż to była ta wszechpolska? No i właśnie, tę wszechpolskość zarówno Dmowski, jak i jego spadkobiercy rozumieli dwojako. Z jednej strony oznaczało to wszechpolskość, czyli stawianie interesu narodowego ponad interes klasowy. To było to, co wtedy bardzo różniło Dmowskiego od ruchu socjalistycznego. To znaczy Dmowski powiadał, jak do dziś powiadają wszyscy jego następcy, że ważniejszym zawsze niż wszystkie inne interesy jest interes narodowy. Dmowski nie chciał antagonizować interesu chłopa przeciwko interesowi burżuazji i tak dalej, ale z drugiej strony ta wszechpolskość była wszechpolskością, która miała oznaczać ogarnięcie działalnością polityczną wszystkie ziemie polskie, które zamieszkują Polacy. Pamiętajmy, że przecież wtedy Polska była podzielona. Ja bym tutaj się nie licytował, jeśli chodzi o zasługi niepodległościowe, bo podobnie jak ruch narodowy, ruchem wszechpolskim, czyli ruchem nieuznającym zaborów i organizującym działalność w skali trzech zaborów, był ruch socjalistyczny. Natomiast chcąc organizować walkę wśród ludu, na nizinach społecznych, stawiając na pracę organiczną, Dmowski musiał czynić, jeśli chodzi o myśl narodową, niepodległościową, bardzo bolesne ofiary. Był człowiekiem przez znaczną część społeczeństwa znienawidzonym, ponieważ powiedział, szansa dla Polski leży we współdziałaniu z Rosją. Tak. To przecież też nie z abstrakcyjną Rosją, tylko z Rosją carską, z Rosją tłumiącą zryw wolnościowy. To przecież Dmowski wymuszał bardzo brutalnie w 1907-1908 roku głosowanie za kredytami wojennymi dla armii w sytuacji, kiedy w Królestwie obowiązał stan wojenny i kiedy ta armia za te pieniądze głosami polskimi uchwalana strzelała do polskich demonstrantów. Tu potrzebne jest maleńkie wyjaśnienie i przypomnienie faktów biograficznych. Otóż Roman Dmowski w 1903 roku wydał Myśli nowoczesnego Polaka, to pierwsza książka, tak, a od 1907 był posłem do Dumy Rosyjskiej, tak. I stąd to głosowanie, o którym pan profesor nawet właśnie wspomniał. Dmowski przecież nigdy nie wyrzekając się myśli o wolnej Polsce, nigdy nie wyrzekając się suwerenności narodu, był w stanie być posłem do Dumy, był w stanie organizować tę działalność w konkretnych warunkach, takich warunkach, jak wtedy istniał. I jeszcze druga rzecz, co było bardzo istotne, Dmowski uważał, że myśl o niepodległości, że myśl o budowaniu własnego państwa będzie słuszna jedynie wtedy,
jeśli to państwo będzie mógł w stanie stworzyć świadomy swych celów naród. W tym konkretnie okresie, o którym mówimy, najważniejszym celem było przywrócenie do myśli narodowej chłopstwa, które po prostu bardzo często było indyferentne narodowo. Z drugiej strony stawianie na rozwój, dzisiaj byśmy nazwali polskiej klasy średniej, wtedy określało się to inaczej, polskiego kupiectwa, polskich rzemieślników, później polskiego przemysłu, którego też wtedy na ziemiach polskich nie było. I wtedy Dmowski bardziej kładł nacisk, co jeszcze raz z mocą trzeba podkreślić, na działalność samoświadomościową narodu niż na konkretną działalność polityczną i stąd się brały te jego pozorne koncesje na rzecz państw zaborczych. Tak, tutaj starły się niejako dwie opcje, prawda? Prorosyjska w tej wielkiej polityce po ewentualnym zakończeniu pierwszej wojny i proaustriacka. W Dumie zasiadał Dmowski, z kolei w parlamencie austriackim w Wiedniu zasiadał Daszyński, czołowy działacz socjalistyczny, prawda? Tak, ja myślę, że to są złe terminy. Najpierw się ustala wroga. Dlatego ja bym wolał nazywać myśl Dmowskiego myślą antyniemiecką niż prorosyjską, bo aha, prorosyjskość była efektem antyniemieckości. Jeśli mówimy o Dmowskim w cyklu Wielkie Postaci XX wieku, to warto jest właśnie zwrócić uwagę, że jego myśl polityczna też była niesłychanie europejska. Nie było w nim nic. Znaczy w życiu prywatnym był pewien sentymentalizm, ale to nie był taki patriotyzm śpiewania polskich kolęd, gotowania polskich potraw, kupowania wiktuałów w sklepie pod Sobieskim, co w Galicji było popularne. On wiązał sprawę polską z jego diagnozą rozwoju sytuacji w Europie. Uważał, zgodnie ze swoją teorią rywalizacji narodów, że Europa rozwija się w cieniu potęgi niemieckiej, że Europie grozi zalanie jej przez Niemczyznę, że ten żywioł niemiecki jest bardzo ekspansywny, będzie się przede wszystkim rozwijał kosztem polskim. I jeśli Polacy nie chcą być przemieleni przez te żarna germanizacji, to muszą porzucić wszystkie swary i wszystkie różnice, skupić się na walce z Niemczyzną, ale są i tak zbyt słabi, muszą szukać sojusznika. Tym sojusznikiem może być tylko Rosja, bo widział rozwój wypadków jako konfrontację świata słowiańskiego ze światem niemieckim. Oczywiście świat słowiański był wspierany przez świat romański, przez Francję, przez Anglię też. I to była ta wielka analiza. Też i dlatego był bardzo mile widziany na salonach dyplomatycznych Francji czy Anglii, bo był tak naprawdę politykiem właśnie prorosyjskim. Nie rodził kłopotów, jeśli chodzi o ten bardzo drażliwy styk Polacy-Rosjanie. Był politykiem ugody polsko-rosyjskiej, więc można było przyjaźnić się z Rosją i zachowywać sympatię do Polski, co dla wielu Francuzów i Anglików miało duże znaczenie. I mnie się wydaje, że te refleksje Dmowskiego, które tutaj bardzo trafnie przywołał pan poseł, są aktualne i dziś, ale to jest, dziś. Uważam, że i dziś są aktualne. Oprzeć się o Rosję? No nie, nie, no to jest... Jelcyna, Żyrynowskiego? Nie, bo... nie chodzi mi o oparcie się o Rosję, ale chodzi mi o tę globalną analizę stosunków między narodami, czy europejską analizę, ale to jest jakby zupełnie inna dyskusja. Nawet ja chciał powiedzieć, że Dmowski widział tak rozwój wypadków, że chciał zjednoczyć pod berłem cara wszystkie ziemie polskie właśnie dlatego, iż uważał, że Polacy będą niejako pod tym berłem bezpieczniejsi, ze względu na to, iż uważał Niemców konsekwentnie do końca życia żywioł germański jako największe zagrożenie dla żywiołu polskiego. On to opierał na pewnej analizie historycznej i trzeba powiedzieć, że to właśnie ruch narodowy w Polsce, już nie tylko Dmowski, ale przede wszystkim on głosił hasło, ale to hasło pierwszy sformułował Balicki w takich słowach, że nasi politycy o Gdańsku myślą bardzo rzadko, o Wrocławiu wspominają mimochodem, a o Szczecinie nie myślą zgoła wcale. Powinniśmy stawiać pewne kropki na i. Przecież nie dlatego tacy ludzie jak Piłsudski czy Daszyński nie doceniali problemu Gdańska czy Szczecina, tylko że oni inaczej widzieli kształt tej Polski. No, to prawda. No ale powiedzmy dlaczego, przecież dlatego... Oni widzieli Polskę wielonarodową, Dmowski nie. Dlatego Dmowski mówił o Gdańsku. Dlatego otwierano te nadzieje na zachód, ponieważ rezygnowano ze wschodu. Jak ktoś chciał Rosji oddać Wilno i... Przepraszam, ale to nie Dmowski chciał Wilno oddawać, tylko Piłsudski Litwinom w swoim projekcie Konfederacji. Panie redaktorze, musimy szanować fakty. Rosja z ziem zabranych, mówił Dmowski, czyli mniej więcej po linii Bugu, nie zrezygnuje. W związku z czym, jak się widziało granice, mniej więcej na linii Kerzona, to trzeba było Polskę kierować na zachód, ponieważ inna perspektywa niemożliwa i oczywiście rezygnowano z tych terenów, bo nie można było mówić o sojuszu z Rosją i chcieć odtworzyć granicę polską 72 roku. Nie, przepraszam bardzo, no ale z drugiej strony to właśnie endecy byli głównymi negocjatorami traktatu ryskiego i to z tej myśli Dmowskiego. Panie redaktorze, mówimy w tej chwili o koncepcji Dmowskiego sprzed 14 roku. A po 18, oczywiście jak Rosja padła, jak w Rosji hydra bolszewicka się zakorzeniła, to zmieniła się też optyka widzenia tych spraw. Natomiast dlaczego polityka Dmowskiego została przez znaczną część społeczeństwa odrzucona i dlaczego ona w gruncie rzeczy fiasko poniosła? Ponieważ koncepcja Dmowskiego była ręką wyciągniętą do Rosji, a Rosja wyciągała do Polski rękę, w której była pałka tylko. I dlatego ta koncepcja się załamywała, nie z winy Dmowskiego. Panie pośle, ale to jeżeli już mówimy o tym oddawaniu ziem wschodnich, to też bierzmy pod uwagę ówczesną świadomość, jak gdyby historyczną, ówczesnych Polaków.
Jeśli Dmowski mówił o oddawaniu Kresów Wschodniej Rzeczpospolitej, to proszę pamiętać, że dla Polaka początku XX wieku Kresy Wschodniej Rzeczpospolitej to był w dalszym ciągu Kijów. Historycy są co do tego zgodni, że w potocznym wyobrażeniu początku XX wieku Polska dla Polaka to był kraj w granicach z 1772 roku, więc sprzed momentu utraty niepodległości, a jak pan doskonale wie, Kijów już od paru wieków Polski wtedy nie był, więc Kijowa naprawdę w Polsce nie lokowano jako miasta polskiego. Wróćmy do biografii. W 1914 roku, z chwilą wybuchu I wojny, zasiada Dmowski w Komitecie Narodowym Polskim w Warszawie, potem emigracja, Paryż, Londyn, Rzym, pobyt w Szwajcarii, a w roku 1917, kiedy już losy wojny w zasadzie są przesądzone, staje na czele Komitetu Narodowego Polskiego z siedzibą w Paryżu. No i tu zaczyna się ta jego działalność polityczna, dyplomatyczna, o której już częściowo panowie wspomnieliście. Tutaj się zaczyna pewna możliwość wielkiego manewru, ponieważ tak naprawdę Dmowski chciał związać sprawę polską nie tylko z Rosją, ale z Francją i Anglią. Dopiero jak przyszła rewolucja, zwłaszcza jak rewolucja bolszewicka uczyniła Rosję obrzydliwą, nie do zaakceptowania przez Zachód, to wtedy pojawiła się możliwość rozegrania polskiej karty bezpośrednio na Zachodzie i wtedy nadchodzi wielki czas Dmowskiego, rzeczywiście te jego najwspanialsze lata, uważam, od 17 do 20 roku. W 18 udaje się wraz z Paderewskim do Stanów Zjednoczonych. Tam rozmawia z prezydentem Wilsonem. No i zapewne on również, tak jak Paderewski, przyczynił się do owego słynnego 13 punktu Wilsona. Tutaj raczej sądzę, że palmę pierwszeństwa możemy raczej oddać Paderewskiemu. To jest człowiek, który był zdecydowanie bardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, ale też wszyscy są zgodni co do tego, że Dmowski był lepszym mózgiem politycznym w tym okresie niż Paderewski, który był raczej wykorzystywany jako pewnego rodzaju symbol Polski, a Dmowski takim dobrym symbolem nie był, choćby przez to, że ciążyło nad nim pewne odium antysemityzmu. Do tego jeszcze wrócimy, ale nadchodzi rok 1918 i kiedy wybucha niepodległość w Polsce, Dmowski jest w Stanach Zjednoczonych, no i niezbyt przychylnym okiem patrzy na to, co dzieje się w Warszawie, znaczy przejęcie władzy przez Piłsudskiego. Nie trudno mu się dziwić w zasadzie. Bo on oczywiście nie darzy sympatią Piłsudskiego, nie darzy sympatią rządów socjalistycznych, które wtedy w Polsce funkcjonują, ale je akceptuje i pisze do swoich przyjaciół w kraju, którzy go wzywają tutaj listami, przyjedź, zrób coś, no przecież nie można pozwolić, żeby oni Polskę niszczyli. Dmowski pisze: spokojnie panowie, cóż mają zrobić Polacy? I tu jest właśnie biolog Dmowski, odwołuje się do przykładu z przyrody, mówi: co mają zrobić zwierzęta w przyrodzie kłów i pazburów pozbawione? A my nie mamy armii, nie mamy administracji, niczego właściwie nie mamy poza wielką wolą budowy państwa. Takie zwierzęta muszą przyjąć barwy ochronne. I rządy socjalistyczne, rządy Piłsudskiego są barwami ochronnymi. Poczekajmy, wygaśnie ten płomień rewolucji w tym rejonie Europy, wygasną nastroje, wtedy wybije nasz czas. I rzeczywiście Dmowski skłania swoich kolegów partyjnych do tolerowania Piłsudskiego i rządów ludowych jako zła koniecznego. To był bardzo pragmatyczny polityk, bez żadnych emocji, ma chłodno analizujący sytuację i on nie przysparzał Piłsudskiemu kłopotów w tych pierwszych miesiącach niepodległości. Wręcz przeciwnie, chyba mu pomagał, przynajmniej w skali międzynarodowej, stanął na czele polskiej delegacji na Tutaj doszło do tak potrzebnego nam w ogóle i dziś w polityce kompromisu. To znaczy z jednej strony Piłsudski, który też nie lubił Dmowskiego i byli w zasadzie takimi fundamentalnymi przeciwnikami, ponieważ to były dwie zupełnie różne koncepcje i co więcej, ja pozwolę sobie na pewną złośliwość, wydaje mi się, że Piłsudski musiał mieć też poczucie pewnej przegranej, bo to jego koncepcja związania się z Niemcami w zasadzie poniosła w tej wojnie klęskę wraz z klęską Niemiec. Natomiast koncepcja Dmowskiego wygrała, ale tu wracając do tych wydarzeń, o których mówimy, nastąpił pewien kompromis. Z jednej strony Piłsudski uznał Komitet Narodowy Polski jako to dyplomatyczne przedstawicielstwo polskich interesów, a z drugiej strony Dmowski uznał władzę w Polsce. Ja myślę, że wszyscy się pomylili i wszyscy mieli częściowo rację. Dmowski też się pomylił, wiążąc sprawę polską z Rosją, też przegrał, bo przecież w Rosji zwyciężyli bolszewicy, czego nie przewidywał. Piłsudski stawiał na rewolucję i od początku w sposób idealistyczny wydawało się podnosił hasło niepodległości. Trudno powiedzieć, że Piłsudski stawiał na Niemcy przecież. No, nie wychodziłby z niemieckiego więzienia w 18 roku, gdyby był sojusznikiem niemieckim, ale to jest poboczny wątek polemiczny. Mi się wydaje, że naprawdę to jest bardzo istotny element, na który pan zwrócił uwagę, że wzniesiono się ponad podziały partyjne we wspólnym dziele budowy państwa i ten wspólny mianownik był bardzo wyraźny i Dmowski i Piłsudski tutaj dawali przykład do pewnego jednak momentu. Ja muszę powiedzieć, że ja darzę dużą sympatią Piłsudskiego, to nie mogę mu na przykład wybaczyć tego, że Dmowskiego strasznie sposponował. Kiedy Dmowski wrócił po załatwieniu dla Polski bardzo korzystnej granicy zachodniej i północnej, to Piłsudski go upokorzył w taki namacalny sposób. Zaproszony na audiencję do Belwederu musiał czekać blisko godzinę, żeby Piłsudski go przyjął i demonstracyjnie Piłsudski tak długo go wytrzymał na podeszwach przedpokoju. To był jednak rys małości.
To prawda. Pan o tym nie wspomniał. Jeszcze przedtem, przed I wojną światową był taki między nimi osobisty wątek. Mianowicie, kiedy Piłsudski pojechał do Japonii, Dmowski podążył w ślad za nim i dezawuował działania Piłsudskiego, który chciał wtedy zdobyć japońskie pieniądze na rewolucję w Polsce. Nie na rewolucję w Polsce, tylko na walkę o niepodległość Polski. No ale to jest jakby zupełnie inna sprawa. Ale tutaj rzeczywiście jest warte podkreślenia, bo wtedy ten brak porozumienia na linii Warszawa-Paryż mógłby się okazać dla Polski tragiczny. I to był taki szczęśliwy moment w naszej historii, że akurat tych dwóch ludzi stało wtedy, można powiedzieć, na czele Polski, bo oni byli wyrazicielami dwóch odłamów społeczeństwa polskiego, różniących się bardzo między sobą politycznie, ale w tym konkretnym momencie okazało się to bardzo pożyteczne, że się dogadali. Tak, z tym, że rola Dmowskiego i całej naszej delegacji w Paryżu wcale nie była łatwa, prawda? Musieli się ścierać z wielkimi mocarstwami. Polska była mała w tej wielkiej skali, jaką operowali Wilson, Lloyd George i Clemenceau. Dmowski, co istotne, domagał się Górnego Śląska, części Prus Wschodnich, Warmii, Gdańska i ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej. Czy marzyła mu się ta Wielka Polska już wtedy? Ideologii ruchu narodowego Wielka Polska to nie jest koniecznie Wielka Polska, która musi mieć 1 000 000 km². Natomiast Dmowski chciał silnej Polski terytorialnie, ale u podstaw jego koncepcji leżało to, aby terytoria, które będą wchodziły w skład Rzeczypospolitej, były terytoriami zamieszkiwanymi bądź przez większość polską, bądź przez Polaków i takie narody, które zdaniem Dmowskiego będą ulegały procesowi polonizacji. No tutaj musimy wrócić do najbardziej kontrowersyjnych myśli Dmowskiego dotyczących antysemityzmu, pewnej segregacji rasowej, bo to pan powiedział, że niektóre narodowości tak, inne nie. Ja to chciał wyraźnie powiedzieć, że antysemityzm Dmowskiego nie miał charakteru rasowego. Miał podłoże ekonomiczne. On był tak samo antysemityzmem, jak był antyniemiecki w zaborze pruskim. On się wyradzał, oczywiście, w skrajnych formach. Wielu ludzi nie rozumiało tej ideologii Dmowskiego i są to czyny godne potępienia. One ciążą na pewno. Ekscesy antyżydowskie, pewna frazeologia antyżydowska ciąży na całym ruchu narodowym i każdy, kto się odwołuje do tej ideologii, tak jak ja, na pewno jest jakimś wstydem dla nas wszystkich. Natomiast z drugiej strony trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że Dmowski widział potrzebę rozwoju polskiej klasy średniej. Widział potrzebę rozwoju polskiego rzemiosła, polskiej klasy tych średnich przedsiębiorców. Widział także potrzebę ekonomicznego rozwoju polskiej wsi i na przeszkodzie temu rozwojowi, to też trzeba powiedzieć, stały ekonomiczne interesy zwartej grupy narodowościowej, jaką była akurat ludność żydowska w Polsce. I ta rywalizacja, którą pobudzał Dmowski chociażby przez akcję bojkotu ekonomicznego, była rywalizacją ekonomiczną, mającą swoje przełożenie na podobne akcje chociażby w zaborze pruskim po prostu. Tutaj ja się z panem rektorem bardzo różnię zdaniem, ponieważ ten nacjonalizm, który ruch narodowy uruchomił i karta antyżydowska, którą tacy ludzie jak Dmowski, ja śmiem twierdzić, bardzo pragmatycznie grali, to wykopało pomiędzy tymi społeczeństwami dodatkowo morze nienawiści i dodatkowo utrudniło współżycie. Wizja Dmowskiego była wizją państwa narodowego. Spolonizować, obcy element usunąć, obrzydzić mu tutaj życie i to jest wynik świadomie przyjętej koncepcji budowy państwa. A jak tu umieścić zabójstwo prezydenta Narutowicza? No ale za to zabójstwo Roman Dmowski odpowiedzialności nie ponosi przecież politycznie. Ale narodowa demokracja. No, to był wielki konflikt polityczny, który wtedy w Polsce miał miejsce. Język konfrontacji, jak się czyta, zarówno dzienniki endeckie wtedy, jak i dzienniki socjalistyczne, to one operowały rzeczywiście językiem nienawiści. I to wzajemnej nienawiści, obrzucania się obelgami. I to była atmosfera, tak byśmy dziś powiedzieli, pewna społeczna, która sprzyjała czynom ekstremalnym. Ale za to winę ponoszą obie strony. A no, ja też mam tutaj trochę odmienne zdanie, bo to też jest efekt właśnie przyjęcia takiej optyki widzenia spraw polskich tylko w pryzmacie państwa narodowego Polaków, ponieważ w gruncie rzeczy można było bardzo łatwo zamienić wybór Narutowicza w wielki tryumf sprawy polskiej, ponieważ przecież były ośrodki w Europie, Moskwa, Berlin, nie tylko, które kwestionowały kształt terytorialny państwa, które mówiły: Polacy gwałtem, przemocą zabrali Górny Śląsk, Galicję Wschodnią, Wileńszczyznę, to nie są tereny polskie. I tymczasem, jaką mamy sytuację? W grudniu 22 roku posłowie mniejszości narodowych wybrani na tych terenach głosują za polskim prezydentem. No. A ruch narodowy mówi: ich prezydent. Ten człowiek nie ma moralnego prawa rządzić Polską. Po polsku może rządzić człowiek wybrany przez Polaków. Koncepcja państwa narodowego naprawdę mieściła się, jeśli chodzi o funkcjonowanie Polski w pewnych kategoriach szerszych niż tylko taki język czy takie kategorie pragmatyczne. Wróćmy do biografii Dmowskiego. Po powrocie do kraju nietriumfalnym, jak słyszeliśmy, w 1919 roku zasiada w Sejmie Ustawodawczym jako poseł. W roku 1923 krótko sprawuje funkcję ministra spraw zagranicznych, ale
To był taki epizod. Tak, to był epizod, prawda? Związany z tym ówczesnym, typowym dla tego okresu dziejów Polski przy parlamentarno-gabinetowym ustroju, tej mozaiki, tego kalejdoskopu zmieniających się gabinetów w większości mniejszości rządowych, upadków tych rządów. To epizod był parę tygodni tylko z tym ministrem, natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na coś innego, że jest symptomem tych czasów, że dwóch wielkich Polaków w tych warunkach Polski parlamentarnej, demokratycznej funkcjonowało na obrzeżach, bo i Piłsudski praktycznie od 23 roku w symbolicznym wymiarze Sylwówka i Dmowski. Dopiero kiedy ten nurt parlamentarny przegrał, Dmowski wraca i egzekwuje swoją pozycję autentycznego lidera, bo zawsze był liderem w wymiarze, tak powiem, autorytetu, pewnego symbolu. Natomiast po maju 26 roku organizuje obóz Wielkiej Polski, staje się głównym przeciwnikiem Piłsudskiego i jego zamachu stanu. No, on się głównym przeciwnikiem Piłsudskiego stał dużo wcześniej. Oczywiście. Natomiast z całą pewnością w pierwszym okresie był głównym przeciwnikiem zamachu stanu, bo ten zamach stanu, to przypomnę, poparli zarówno socjaliści, zresztą sami później przyznali, że się mylili, ale to też w historii ruchu socjalistycznego w Polsce nie jest najjaśniejsza karta, poparcie rozwiązań pozakonstytucyjnych. No, poparły również komunistyczne związki zawodowe. Też trzeba sobie otwarcie powiedzieć, Dmowski nie tylko dlatego był przeciwnikiem Piłsudskiego i jego rozwiązań, że był jakimś wielkim admiratorem ówczesnego modelu polskiej demokracji. Nie. W całej ówczesnej Europie forma rządów parlamentarno-gabinetowych, ustrój demokratyczny przeżywał kryzys i w całej ówczesnej Europie szukano sobie odpowiedzi na ten kryzys. My z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że te odpowiedzi znaleziono szkodliwe. Czy to były odpowiedzi, które znaleziono w komunistycznym ustroju totalitarnym, czy w ustroju faszystowskim? Z dzisiejszej perspektywy wiemy, że to był straszny błąd, ale musimy pamiętać, że tamta perspektywa była zupełnie inna. Wtedy Mussolini był niezapisaną kartą, wtedy Hitlera jeszcze nie było i Dmowski właśnie wtedy poszedł w kierunku obozu Wielkiej Polski, czyli w kierunku ruchu politycznego o rzeczywiście nie w pełni demokratycznym charakterze. Znaczy mi się wydaje, że tutaj Dmowski zademonstrował dużą dozę realizmu, po na czym polegała istota obozu Wielkiej Polski utworzonego 4 grudnia 26 roku w Poznaniu. Ten pomysł wychodził z założenia, że skoro Piłsudski wziął władzę siłą, drogą przewrotu wojskowego, to nie odda go jej w wyniku głosowania. Dmowski wychodził z założenia, że władzę Piłsudskiego może odebrać tylko wielki, masowy ruch, który siłą odsunie obóz Piłsudski od władzy. I taki ruch budował, bardzo skutecznie budował, bo to się stał wielki, wieluset tysięczny ruch, którego sanacja nie mogła inaczej spacyfikować, tylko go delegalizując, to znaczy rozwiązując go. Lata 32-33 to jest właśnie rozwiązanie obozu Wielkiej Polski. I tutaj jeszcze jedno, jeśli mówimy o obozie Wielkiej Polski, Dmowski też wtedy poczynił wielkie kroki w tym, co później nazwano i zdzierżył rząd dusz w znacznej części społeczeństwa polskiego. Tu obóz Wielkiej Polski, pewne intelektualne kadry endecji czy ruchu narodowego wtedy poszły na dużą pracę z młodzieżą, na taką pracę organiczną i trzeba sobie powiedzieć, że w drugiej połowie lat 30., ale także wcześniej, na przykład wśród studentów czy wśród kadry naukowej uniwersytetów, ten ruch stanowił bardzo znaczący potencjał. Nie nazywałbym tylko może tego ruchem intelektualnym, bo szybko symbolem tego ruchu stał się kastet. To my tutaj mówimy o ONR-ze. Jeżeli to Adolfa Nowaczyńskiego będziemy określali, czy profesora Chrzanowskiego, czy wielu, wielu innych, to były osoby, które sympatyzowały z ruchem narodowym. Nie wtedy mówię o sympatiach, mówię jednak o tym, że skoro się uruchomiło też taki kierunek myślenia, to jednak brało się odpowiedzialność za to wszystko, co się w polskich sieciach akademickim działo. Getto ławkowe, akty przemocy. Nawet ta polemika między panami udowadnia nam, jak kontrowersyjna była to postać, idea, którą reprezentował, która ciągle jest żywa i która ciągle dzieli też scenę polityczną. Czy można powiedzieć, że Roman Dmowski jest patronem tych wszystkich ruchów prawicowo-nacjonalistycznych, których tak wiele, chociaż są skłócone między sobą? Ja się nie będę wypowiadał za ruchy prawicowo-nacjonalistyczne. My, tworząc Zjednoczenie Chrześcijańsko-Narodowe w 1989 roku, nawiązujemy do tradycji zarówno ruchu narodowego, ruchu niepodległościowego, czyli tego prawicowej części ruchu Piłsudczykowskiego, jak i do polskiej chadecji, do myśli konserwatywnej, ale tworzymy pewną formację nową. Choć na pewno w myśleniu wielu polityków mojej partii, w moim myśleniu, spuścizna Dmowskiego jest obecna. Ja się tej spuścizny nie wyrzekam, my się tej spuścizny nie wyrzekamy, ale trzeba brać to, co moim zdaniem z Dmowskiego było najważniejsze. Twardy i bardzo realny polski patriotyzm, który się właśnie nie przejawia w pewnej egzaltacji polskością, w pewnej egzaltacji symbolami, co jest oczywiście bardzo ważne, ale co nie może zastępować czegoś, czego Dmowski nas uczył moim zdaniem i za mało nauczył. To znaczy twardego i bardzo realistycznego myślenia o polskich interesach. No ale to jest nieodrodne dziedzictwo. Chyba że się to dziedzictwo selektywnie traktuje. Ja powiedziałem, że my odwołujemy się do jakiejś części. Ale muszę powiedzieć, że Dmowski był niezwykle takim polskim politykiem. Jego pogrzeb o tym świadczy. No. Prawda? Polska rządząca.
nauce oficjalna wielkopańska po nim nie płakała. Był to rzeczywiście pogrzeb plebejski. Na ubogim, brudnie, nie szukał towarzystwa. Cieniu, nadal cie... płoną setki tak, cieniów tak, królewskich, nie szukał królewskiego pogrzebu. Był to taki właśnie polski pogrzeb i muszę powiedzieć, że to jest taki rys ostatni tej postaci, ale który ją czyni bardzo, myślę, bliską w sumie. Ja tutaj jeszcze właśnie na koniec przywołałbym osobę redaktora Niedziałkowskiego, który żegnał bardzo pięknymi słowy na pierwszej stronie Robotnika Dmowskiego, którego nie sposób było nie szanować.